Jest to krótki poradnik na temat tego, jak zainstalować CurvoScript, ponieważ wbrew pozorom nie jest to aż takie oczywiste. W wyszukiwarce wpisujemy CurvoScript, wiadomo. Wchodzimy w pierwszą stronę, jaka nam wyskoczy. To jest dział ten, na forum wykop.pl. Jakiś ziomek wkleił tutaj kod źródłowy CurvoScriptu. Kopiujemy całość. Ctrl C wciskamy i teraz tak. Musimy dodać zakładkę do naszej przeglądarki. W każdej właściwie dzisiejszej przeglądarce, w Firefoxie, Operze, Edge'u i tak dalej, mamy opcję dodawania zakładek. A więc skoro na każdej przeglądarce jest to dosyć podobne, to pokażę Wam, jak to wygląda na przykładzie Opery. W pasku zakładek dajemy dodaj stronę. Może to być jakakolwiek. Teraz ją edytujemy. W pole adresu wpisujemy, a raczej wklejamy wszystko to, co przed chwilą skopiowaliśmy. A w nazwę możemy wpisać cokolwiek. Możemy wpisać na przykład właśnie CurvoScript. Zapisz. I skończyliśmy. Właśnie tak oto mamy zainstalowany CurvoScript. Uruchamiamy go teraz wciskając po prostu na ten przycisk. Proszę bardzo. Co dalej, kurwa, z czeres... czeres... z tym gościem. Myślę, że podczas, kurwa, przygotowań wydarzyło się coś, czego nie wiemy. Co tu jeszcze może być? Uroczystości w, kurwa, hołdzie ofiarom rzezi wołyńskiej. No, widzicie, wszystko działa i pozdrawiam, cześć.